Jak to jest, żeby było lepiej, musi też być gorzej. I w drugą stronę, żeby było gorzej, musi istnieć lepiej. Witaj w kolejnym dniu mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję Ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Jak to jest, że niektóre rzeczy są różne, mają dwa różne biegony i dążymy od jednego końca do drugiego. Najpierw jesteśmy biedni, chcemy być bogaci. Jesteśmy bogaci, chcemy być biedni. I na odwrót, jesteśmy chudzi, chcemy być bardziej przypakowani. Przypakujemy, spasiemy się przez przypadek, znowu chcemy schudnąć. I tak w drugą, w jedną i w drugą, w jedną i w drugą. Do góry i na dół, i tak w kółko. Jak to jest? Ano bardzo prosto. Jest coś takiego, co się nazywa dualizmem. Zobacz, z jednej strony piękny Paryż, z drugiej strony roboty drogowe. To coś trzeba zrobić, dlatego aby nie szaleć, nie mieć tego ciągłego wahadła góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ty musisz sobie jasno określić, w jaki sposób i do czego dążysz. Bo jeżeli dla ciebie lepiej oznacza lepiej niż teraz, to kiedy powiesz, że to lepiej już nastało? Kiedy powiesz, że to już osiągnąłeś? To tak jak na tym diabelskim młynie, na którym właśnie byłem się przejechać, jest do góry i na dół. Musisz wiedzieć, dokąd jedziesz. Wiesz, że zrobisz sobie jedno kółko, drugie kółko i wrócisz z powrotem. Musisz wiedzieć, bo spójrz, jeżeli nie wiesz, to cały czas będziesz gonił tego królika. Gonił, 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 gonił. To się tyczy kasy, to się tyczy wyglądu, to się tyczy absolutnie wszystkiego. Dualizm sam w sobie po prostu jest. Tak jest. Mamy świat materialny, świat fizyczny. Tak, kurwa, jest. Nie ma tego ucieczki. Jednak ty musisz sam ustalić swoje granice i swoje definicje. Co dla ciebie znaczy, że będzie lepiej? Co dla ciebie znaczy wystarczająco? Od czego uciekasz, do czego dążysz? Jeżeli tego nie zrobisz, góra, dół, góra, dół, góra, dół. A teraz życzę ci już wspaniałego dnia i do zobaczenia gdzieś na świecie.